jest podcast Lotos Twojego Serca. Namaste, witaj w kolejnym 45. odcinku podcastu Lotos Twojego Serca. Jeśli interesujesz się medytacją, jogą czy mistycyzmem indyjskim, to właśnie o tym jest ten podcast. Ja mam na imię Krishna Kirtan i dzisiaj zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy pomiędzy Mattem Oktarinem i Ewą Antoniewicz na temat doświadczeń, jakie mamy po około 30 latach podążania ścieżką bhakti jogi i uczestniczeniu w życiu instytucji religijnych. Rozmawiamy o znaczeniu religii w życiu człowieka, a także o wątpliwościach i odkrywaniu mostów prowadzących poza etnograficznie pojmowaną religijność. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Po drugiej stronie mostu. Co to znaczy? Po drugiej stronie mostu. No, co rozumiesz przez most i przez co? Most jest przez nad czymś, więc co jest po jednej stronie, a co jest po drugiej. Ewentualnie przez to przechodzimy. Bo rozumiesz, to taka metafora. I czy my stoimy na moście, czy właśnie z jednej Nie, no po drugiej stronie, ale wyjaśnijmy na to kontekst, żeby było. A, no, no, po drugiej stronie. Wszyscy troje mamy doświadczenie religii i rozwoju w ruchu religijnym i każdy z nas teraz twierdzi, że wyszedł poza religię. Nazwijmy to po drugiej stronie mostu. I teraz o co w tym chodzi? Co to znaczy wyjść poza religię? Zacznijmy rozmowę od inicjacji duchowej. Tak? Czyli co to jest inicjacja duchowa? O co chodzi? Dlaczego? To najpierw trzeba by było zdefiniować, czym jest religijność i ja bym podjął taką próbę, propozycję dał, pierwszą, że religijność to jest zinstytucjonalizowana, zrytualizowana formuła, która służy pewnemu rozwojowi człowieka w różnych aspektach, bo między innymi moralnym, etycznym, może ekonomicznym, może indywidualnym, może psychologicznym. Jest to zinstytucjonalizowane, czy odbywa się to w pewnej strukturze, która ma zewnętrzną formę i są w związku z tym pewne hierarchie tam, pewne jakieś funkcje, które osoby różne prowadzą, jacyś kapłani różnego poziomu i kalibru i mający różne tam pozycje w tej całej strukturze. Przykładem można podać oczywisty przykład Kościoła katolickiego, gdzie mamy Może inaczej, ponieważ my jesteśmy z Iskonu, to jeżeli już będziemy robić jakieś przykłady i odniesienia, ja nie jestem, nigdy nie byłem, więc dobra, ale okej. Okay. Powiedzmy, że oficjalnie, gdybyśmy chcieli zacząć mówić o naszej przygodzie z Hare Krishna, chodzi ci o misji pewnej organizacji związanej z Vishnuizmem Gaudiya, zwanej Międzynarodowym Towarzystwem Świadomości Krishny i wszystkimi strukturami, które w niej są i jak to tam wygląda. Dokładnie tak. Tak, i tutaj jakby nasza relacja w przypadku każdego z nas w jakiś tam sposób inna, ale jednak niezaprzeczalna. Dobrze, że trzymając się tego przykładu, który ja podałem, tego próby zdefiniowania, no to w tym konkretnym przykładzie będziesz miał pewną strukturę, która tam jest, czyli jest świątynia jako ośrodek centralny, w której jest prezydent, który zarządza. Nad grupą świątyń jest Rada Jatry, czyli takie ciało zarządzające wszystkimi świątyniami na jakimś obszarze danego kraju, a nad tym jest General Body Commission, czyli ciało zarządzające, gdzie jest taki jeden człowiek, który ma kilka państw albo kilka fragmentów różnych państw, czyli ileś tam grup świątyń, no bo jeżeli tam na przykład w Ameryce takich rejonów jest więcej, bo Ameryka jest większa i tam jest jakoś podzielone w jakiś inny sposób to administracyjnie. A nad tym wszystkim jest walne zgromadzenie tych GBC, które się odbywa raz w roku, gdzieś tam w Mayapur, i tam uchwalają te wszystkie statusy i statuty i regulaminy i tak dalej. I struktura jest taka, że jak ty jesteś prezydentem, jesteś baktą Jackiem,
i przychodzisz do świątyni i chcesz tam zacząć robić karierę, no to najpierw lecisz na przysłowie szmacie i Mejelgary i później może zostaniesz prezydentem, może zostaniesz członkiem zarządu na Polskę, jak może i wyżej. No. Jesteś w tej całej strukturze, gdzie musisz robić to, co ci mówią i słuchać i pomówić w taki sposób, jak cię uczą. Nie możesz wyjść poza to, jeśli chcesz być uznany za część tej całej struktury. Jeżeli mogę, ja od troszkę innej strony, ale to może być właśnie takie uzupełniające. Ja zawsze mówiłam o sobie, czy jeszcze przed Bhakti Jogą, czy teraz chyba jeszcze bardziej świadomie, że jestem człowiekiem dialogu. Więc ja bym chciała wyjść od takiej dla mnie osobiście definicji religii, którą ja nazywam aktualnie kulturą duchową. Znaczy, bo wciąż jakby tym punktem wyjścia ode mnie jest, czy jakby dla religii jest duchowość. Natomiast to, że ta duchowość przyjmuje pewną formę określoną, tak mówimy o różnych religiach, określoną w rytuałach, w jakichś ceremoniach, w jakiejś sukcesji uczniów, no to dlatego nazywa się to dla mnie kulturą. Więc tak trochę etnograficznie, ale to ma dla mnie taki duży wymiar. Możemy już przejść tam do tej kwestii dalej, czyli już bo dalej było o inicjację, tak? Ja się, ale moment, bo no, ja się zgadzam z Twoją... wystarczy już o religii, tak? Jak się stało, że znaleźliśmy w ogóle most? To znaczy, jak to się stało, że... Poczekaj, ja się zgodzę z jej definicją, bo to też jest religijność, to jest pewna taki koncept kulturowy. Jest pewien zwyczaj. Użyliśmy się w Polsce, no sorry, wrócę do tego wkładu i jest pewna kultura religijna, no i w niej żyjemy. Jest Wigilia, obchodzimy, ona nie jest religijna, ale jest to jakaś kultura. I w pewnym momencie nastąpiła zmiana tej kultury religijnej, tak? Czyli będąc w jakiś tam sposób związany z Kościołem katolickim, stwierdziliśmy, że... Pójdziemy gdzieś indziej. Gdzieś indziej akurat okazało się to właśnie Międzynarodowym Towarzystwem Świadomości Kryszny, czyli ISKCON-em. I tak jak przedstawiłeś hierarchię, no to nie trudno to sobie z biskupstwami, arcybiskupstwami, prawda, archidiecezją, z podziałem na diecezję, archidiecezję i tak dalej. Jak mówi badania historyczne, historia początku założenia ISKCON-u i skąd się to wzięło, no to ten pomysł był wzorowany na strukturze Kościoła katolickiego, więc tyle na temat. A jeżeli chodzi o most... No i okazało się, że co? Że zmieniając tą religię, znaleźliśmy właściwie podobne struktury. Tak. Znaleźliśmy właściwie podobne treści. Tak. Prawda? Ubrane w egzotyczne szaty. No może bardziej egzotyczne ubranka. Egzotyczne, bo inne, bo z Indii. I tak dalej. No ale w sumie źródło duchowe Kościoła katolickiego leży może nieco bliżej Polski niż Indie. No ale nie też umówmy się w Częstochowie, tak? Tylko gdzieś indziej, tak? Więc ta zmiana z perspektywy odległości wcale nie była aż taka wielka. Biorąc też pod uwagę, tak? Okay. Sobie fakt ale na, ta nasza dzisiejsza rozmowa, chciałbym ją jednak kierować już dalej, a mianowicie no to ja będąc w środku tego ruchu religijnego i doświadczając to, co żeśmy doświadczali poczekaj. W pewnym momencie pojawiła się myśl diabelska, a może coś jest nie tak, a może coś inaczej, a może coś poza. I tutaj pojawia się taka myśl diabelska, no i potem się okazuje, że ten diabeł jeszcze buduje nam most. Dlaczego i pokazuje, że tam są jakby... Dlaczego diabelska?
To jest taka prowokacja. No, 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 wiem, no prowokacyjnie no, tak powiedziałem. Jest to rozwojowa. Znaczy, jest to można powiedzieć, że diabelska. No właśnie, no właśnie. Ja powiedziałem, że diabelska, tak? Prawda? Ja wiem, ty mówisz rozwojowa, tak? Czyli już zaczynamy kreślić cechy tego mostu, a ty jakbyś powiedział? Jest to nie wiem jaka, ale w każdym razie ja bym powiedział tak, że może być diabelska, dlatego że z punktu widzenia tej instytucji religijnej to jesteś heretykiem, a herezji i jesteś odmieńcem. W związku z tym odmianne i jesteś sprowadzony na złą drogę, a na złą drogę sprowadza diabeł, szatan, siłę, ciemne moce. No właśnie. I już jest pozamiatane. Natomiast ja myślę, że to jest jakby w pewnym momencie, jeżeli założymy, że celem bycia w religii, czy w szerszym sensie bycia człowiekiem, czy bycia żywą istotą w jeszcze szerszym sensie, jest rozwój świadomości. To w którymś momencie, będąc w instytucji religijnej, dochodzisz do wniosku, to jest, dotyczy jakichś tam jednostek oczywiście, jednostka dochodzi do wniosku, że potrzebuje czegoś wewnętrznego. Potrzebuje tej ścieżki wewnętrznej, a nie ścieżki zewnętrznej, czyli tej zewnętrznej, czyli religii, tylko w ścieżki własnej, rozwoju własnego, własnej tożsamości i własnego serca. I wtedy taki ktoś poszukuje praktyk wewnętrznych, które powodują zmianę tej osoby w środku. Może zostać mistykiem chrześcijańskim, może iść do benedyktynów, może zacząć. W każdej tradycji znajdzie takie, w każdej tradycji religijnej zmiana jako kultura w takim socjologicznym sensie. To etnograficznym sensie. Tak, w takim sensie etnograficznym, jak pójdziesz, to gdzieś bazuje właśnie na tym doświadczeniu duchowym. Kiedyś taki lama buddyjski powiedział, że duchowość to jest doświadczenie jakiegoś człowieka z Bogiem, z jaźnią, ze świadomością, z duszą wszechświata, jak nazwij to jak chcesz. A religia to jest to, że ludzie wierzą w to, że on to widział. Okej, mogę od siebie, bo akurat teraz ostatnio nagrywałam swój materiał o mistyce, tak? Ze swojej teraz perspektywy, jak ja to rozumiem. I powiem wam, że ja to zdefiniowałam sobie w ten sposób, że jest to integracja trzech obszarów. Mistyka. Nieważne w jakiej kulturze duchowej. To jest samoświadomość, czyli to, o czym mówisz, taka świadomość, tak, siebie samego. Można powiedzieć, że to jest ten obszar, który też penetruje buddyzm jako taka koncepcja czy filozofia życia. Drugie, doświadczenie tego, że ja jestem, w jaki sposób mogę doświadczać. I trzecie, relacja z absolutem. Dla mnie, jak połączysz absolutem w różnych aspektach, tak? Czy bezosobowym, osobowym, czy jakiś inny. Więc jeżeli dla mnie, jeżeli połączysz te trzy rzeczy, samoświadomość, upraszczając, ze świadomością tutaj kierunku nacelowania na Boga, to jest właśnie mistyka. Więc praktycznie każdy ma do tego dostęp, kto chce. To nie jest zarezerwowane dla jakichś. Bo ja też jakby mierzyłam się z takim obrazem, wiecie, mistyka, który my kojarzymy z jakimś człowiekiem, który albo tam cuda robi, tak? Albo jest jakiś na jakiejś diecie drakońskiej. No właśnie, my nie możemy być mistykami, tak? No ale przecież ktoś tam kiedyś, który został później okrzyknięty mistykiem, miał 25 lat, nie wiem. No my już mamy trochę więcej. Możemy się pochwalić, że jesteśmy z grudnia 72 wszyscy troje i to spotkanie również ma taki sobie wymiar pewien osobisty. Podsumowujący. Ale bardzo podsumowujący. To no bo, tak personalnie, tak? Czyli ja zacząłem w 91. Ty zacząłeś... 89. A ty? Też w 89. Dokładnie. No to ja jestem tam 2 lata opóźniony w rozwoju po jakimś tam stopniu. No powiedzmy. Były na to jakieś tam uzasadnienia, no ale generalnie z perspektywy 2020, tak, 2020 roku, no to jesteśmy, można powiedzieć, mniej więcej 30 lat już baktami w jakiś sposób, mniej lub bardziej po drodze, intensywnie, bardziej intensywnie, mniej intensywnie, utożsamiając się z tym mniej lub bardziej. I tutaj kwestia tożsamości, bo ta inicjacja duchowa, o której wspomniałem na początku,
jest bardzo mocno związana z tożsamością, tak? No bo przecież przychodzisz do Iskonu i nie, powiedzmy na razie jeszcze nie dyskutując o tym, czy pierwsza inicjacja w Iskonie, czyli tam obiecujesz, składasz pewną obietnicę i dostajesz imię i to jest pierwsza inicjacja, na ile to jest duchowe. Okej, okay, na razie nie chcę o tym na razie dyskutować. Okay? Natomiast no, jest to już samo nadanie imienia z bardzo poważną kwestią, ponieważ jest to de facto adopcja. No dobra, to jest adopcja. Czyli ma to bardzo poważne konsekwencje psychologiczne. No mam to jest tak samo. W psychice człowieka. I każdy z nas tego doświadczał, nie wiedząc o tym, co to jest. I właściwie dopiero teraz z perspektywy czasu po psychoterapiach i innych, prawda, naszych własnych jakichś tam próbach ogarnięcia tego chaosu, doszliśmy do tego, no kurde, to są po prostu zwykłe procesy jakieś takie, byliśmy adoptowani wbrew naszej woli, czy zgodnie z naszą wolą, to już jest inna kwestia. I mogę tutaj się wtrącić. Ostatnio słyszałam, przepraszam, dyskusję, który dotyczy tego samego, ale w kościele katolickim, że ktoś zwrócił uwagę, że tym odbieraniem właśnie wolności jest to, że się chrzci dziecko, tak jako z dzieckiem, że powinniś, jakby kościół katolicki powinien to zmienić na chrzest dla dorosłych, świadomych ludzi. Jakby na podstawie tego chciałam powiedzieć, że dla mnie to wyjście poza religię to niekoniecznie musi być zmiana formy kultury, tylko to jest dodanie właśnie tej samoświadomości. Im bardziej jesteśmy samoświadomi tych procesów, tak, i form i tak dalej, tym bardziej dla mnie to jest wtedy życie duchowe, a nie takie religijne. Czyli ja bym powiedziała, że dla mnie to jest kwestia głębokości. Czyli rozumiecie, jakby forma plus treść, treścią jest dla mnie samoświadomość. Bez samoświadomości to staje się po prostu jakimś pustym rytuałem. No dobrze, no ale czy człowiek obiecujący przestrzegać czterech zasad regulujących i mantrować codziennie 16 rząd? Mając lat 19 albo 20. No właśnie. Jest świadomy. Czy to jest w kategorii chrztu w kościele katolickim jako niemowlę, czy to jest w kategorii tego w pełni samoświadomego? W niektórych przypadkach tak. W niektórych grupach chrześcijańskich chrzest jest po 14, tak. Chyba 14 lat, trzeba mieć czy więcej. Więc nie jest tak, że tylko... No dobrze, ale... Są też takie opcje. Jakby chcę nawiązać do tego, że z naszej perspektywy w tej chwili... Ja byliśmy samoświadomi. Powiedziałbym tak, że bo jesteśmy konwertytami na jakąś inną tradycję, z której nie jesteśmy wychowani i nie wiemy, i zafascynowaliśmy się i dostaliśmy inicjację tam mając lat te 20 czy ileś. I teraz powiedzieli, wiesz, przyjechał ktoś, był fajny i powiedział ci, że oto teraz przyjedzie jakiś tam z wami, on jest guru i masz go przyjąć, nie? I teraz jesteś konwertytą, nie masz pojęcia, o co chodzi, i powiedz mi, mając lat te 20, masz dokonać oceny, czy on jest guru, a może on jest uzurpatorem. Jakie masz umiejętności, możliwości, narzędzia, żeby sprawdzić, jakim on jest? Zakładasz a priori, że on jest. Ale nie masz pewności, nie możesz sprawdzić. Ja to mówię w kontekście, że później się okazało, że wielu takich swamich średni okazało się, że nie są. No. No nie są, ale tutaj jakby instytucja religijna w postaci tych struktur ma dawać jakąś taką gwarancję. No powiedzmy, że na razie sukces, jeżeli chodzi o rozpatrzanie reklamacji w tym zakresie. A mogę coś? No. Wiecie co? Przepraszam, ale ja jednak tak wolę od siebie, od tej jednostki. No kurczę, a jak rozliczamy przeszłość, jakąkolwiek, no to możemy mieć zawsze dwa wyjścia, tak? Dwie ścieżki. Albo mamy pretensje, albo się cieszymy, jesteśmy wdzięczni. Dla mnie to jest dokładnie ten sam wybór. Po prostu niezależnie jaką, czy rozliczamy siebie, czy kogoś, tak? Wybaczamy, czy przyjmujemy, akceptujemy. Dla mnie, jakakolwiek wtedy miałam świadomość, to tak jak powiedziałeś, Kirtanie. Inicjacja oznacza, czy rozpoczynasz. Tak, warto rozpocząć. Chciałam rozpocząć, więc rozpoczęłam. Jakby to ma ogromną wartość dla mnie. Tak? Więc tutaj jakby można powiedzieć, że z tej perspektywy powiedziałaś, że jesteś samoświadoma. Mhm.
Byłaś, że wtedy, w momencie inicjacji, byłaś samoświadoma, teraz to akceptujesz, mówisz tak, chciałam to rozpocząć, rozpoczęłam. Biorę odpowiedzialność. Kontynuuję, albo nie. Kontynuuję, albo nie. Teraz po 30 latach to jest inna kwestia w ogóle, ale jakby nie jest to w obszarze u ciebie żałowania, tak? Że, napięcia. Wiesz co, to nie jest. Ale żalów, wiesz, to, tylko jest to w obszarze pozytywnym. Wiesz co, ja nie chciałem, żeby mi, może myślę odebrać cię, bo nie chwilę, że żałuję, nie? Tylko czy błąd, czy jakoś. To jest bardziej jakieś doświadczenie. I teraz to doświadczenie jest jakieś i ono jest... Okej, trafiłeś na tego fajnego przewodnika i on jest fajny i on jest prawdziwy, autentyczny i super, nie? Albo odwrotnie, trafiłeś i on się okazał nie. No i teraz co z tym zrobisz? No, okazał się nieprawdziwy, to znaczy już wiem, jaki nie jest, więc szukam teraz, już się rozwinąłem, nauczyłem, trochę dowiedziałem. Już kogo szukać? Wiem, kogo szukać, wiem, jakimi kryteriami się posługiwać. Może się okazać, i to znamy takie przypadki, że ktoś po 10-20 latach bycia pod przewodnictwem kogoś doszedł do wniosku, wiesz co, fajny jesteś, mówiąc kolektualnie, fajny jesteś, ale sorry, idzie gdzie indziej, nie? I takie rzeczy się działy, nie? Niezależnie od tego, że ten ktoś powiedzmy dalej jest... No tak, ale również dzieją się takie rzeczy, tutaj znowuż nawiązując do tematyki naszej rozmowy, czyli mostu, po drugiej stronie mostu, a mianowicie niektórzy dochodzą do punktu, w którym przyjmują, używając terminu technicznego, paramatmę bezpośrednio za swojego przewodnika. Okay. Czyli teraz przekładając termin paramatma na intuicję, serce, prawda, miłość, duszę, etc., you name it. Okay. Ale no, używając technicznego terminu jest to paramatma. Tak? Czyli zgodnie z teologicznym opisem to, co ludzie mówią, że słuchają głosu intuicji i jest to... Nie jest to chwilowy jakiś tam zryw emocjonalny, tylko jest to autentycznie głos z głębokiej intuicji, czyli serca, ze źródła serca, tak? Gdzie, tam, gdzie my postrzegamy połączenie z czymś, co nazywamy światem duchowym. No jest to głos paramatmy. Teraz niekoniecznie idziemy do innego guru następnego, tylko może... Wiesz co, ale to jest jakby inna kwestia, bo jeżeli potraktujesz guru jako zasadę, a nie jako osobę, to wtedy masz rację. I wtedy wchodzimy w aspekt wewnętrznej ścieżki czy duchowej, bo guru to zasada. Przykładowo, jesteś w przedszkolu, pani cię uczy A, B, C, 1, 2, 3, a potem inna nauczycielka w podstawówce uczy cię czytać, pisać, a na studiach następny nauczyciel może uczy cię analizy wiersza albo pisania wierszy. I to nie jest tak, że ogólna zasada jest taka, naucz się języka polskiego. A nie jest ta pani, to nie uwłacza tej pani, która cię uczyła w przedszkolu, ani nie gloryfikuje tego nauczyciela, który masz w studiach, ale po prostu się uczysz. I tak samo możesz to potraktować. Jeżeli traktujesz natomiast nauczyciela jako osobę, no to wiesz, jesteś nazwany heretykiem i zdrajcą, bo zmieniłeś z swamiego X na swamiego Y. A jednak potraktowanie nauczyciela jako osoby jest kwestią dość istotną. Ale tutaj wchodzimy już w pole, uważam, relacji to i ja często porównuję te relacje ucznia i nauczyciela. Tak jakby to widzę. Z relacjami rodzica i dziecka, że jakby etapami, tak? Że nie wiem, czy znacie taką metaforę, że na początku do chyba 6 roku życia tam dziecko się rozpieszcza, potem trzeba go uczyć, tak, a potem się staje przyjacielem. Więc ja osobiście też w swoim życiu doświadczyłam kilka razy, tak? Bycia dzieckiem, potem takim nastolatkiem i ostatecznie na ten moment mogę powiedzieć, że jestem przeogromnie wdzięczna, mam taką relację z nauczycielem duchowym na poziomie takiej przyjaźni, tak? Zdrowej i wolnej. Co było po latach, jakby uświadomiłam sobie, że było mi jakby niezbędne, tak? Do mojego rozwoju duchowego. Co to znaczy, że masz relacje przyjaźni z mistrzem duchowym? To znaczy, że mam werbalnie wyartykułowaną taką... To się wiąże też z pewnego rodzaju taką jakością, że ta osoba mi ufa, daje mi wolność,
tak, do poszukiwań i mojej drogi. No tak jak rodzic, który wypuszcza dziecko i teraz jak będzie się bać, to będzie próbować kontrolować, tak, i wkładać mu jakieś swoje prawdy. No z chwili, kiedy zrobiłeś swoją pracę, można powiedzieć, tak, i wypuszczasz dziecko na wolność, jako dorosłego człowieka, no, to mówisz, okej, okay, doświadczaj, to jest twoje. Wiesz, rób ta, co chce ta? Nie, poczekaj, bo to jest taka... rób ta, co chce ta, ale po 20 latach, wiesz, po prostu relacji, tak, wymiany, patrzenia, obserwowania. Trzymając się tej analogii z rodzicem, no to jest tak, jesteś rodzicem i jakby zdrowej sytuacji jest to, że w którymś momencie twoje dzieci wyjdą spod twojego, twojej opieki i założą, zaczną prowadzić własne życie do dorosłego, niezależnego jako jednostki. I to jest, to, tak się spodziewamy. No ale oczywiście są patologie 40-letnich mężczyzn czy kobiet, które są uzależnione od rodziców. No i teraz jakby w życiu duchowym ta analogia obydwie mają sens, znaczy wydarzają się, no bo ty opowiadasz o tej takiej zdrowej, naturalnej, a ja mówię, że właśnie czasem może być właśnie tak patologiczne. Pytanie, ale ja mam to doświadczenie tej drugiej, więc też wiem, o czym mówię, tak? Wiem, widzę różnicę i ja myślę, że to nie tylko dotyczy tutaj, powiedzmy, bhakti jogi albo ogólnie różnych kręgów Vaishnava, ale w ogóle wszystkich form kulturowych, że nauczyciele często sami nie wychodzą poza tą koncepcję rodzica, takiego, który, przepraszam, że to powiem, ale no jakby w bhakti jodze my to wiemy, tak, że ostatecznie w sensie, to, co że wiąże... Że on myśli, że on jest tym rodzicem tego mojego dziecka na zawsze. Że ty się nie dorastasz. Tak, i wtedy trzymasz te dzieci jakby przy sobie, tak, cały czas ich ucząc, nie wychodząc w ogóle z tej roli takiego ciągłego uczenia, co uważam, że w którymś momencie to już jest jakby za dużo. Trzeba puścić też. No, mieć to zaufanie, że nawet jeżeli ten człowiek potem sobie w życiu tak gdzieś tam rąbnie, trochę się pokiereszuje i tak dalej, no to jest właśnie to jego... On musi przepuścić to przez swoje doświadczenie, bo inaczej nie zdobędzie swoich realizacji. To jest jedna rzecz, ale tak jak popatrzę w ogóle na Kościół katolicki i różnych przewodników duchowych, no to tutaj byśmy sobie zadali pytanie i to jest nasza etyka bhakti jogi. Czy ten nauczyciel duchowy, jakby to powiedzieć, nie utknął sam w tej koncepcji, że ja potrzebuję mieć zwolenników, tak, żeby czuć swoją moc i siłę. Więc ja stawiam na, szczerze, uczciwie teraz tak w ten sposób patrzę, że szukam takich osób, które są samodzielne energetycznie. I wtedy... Jakby dla mnie ta osoba jest taka czytelna i czysta, że on nie potrzebuje z zewnątrz, tak? Nie potrzebuje się wiązać. W najmniejszym stopniu nie jest wampirem energetycznym. Tak, on wie, co ma dać, jeżeli chcesz, możesz przyjść, dostać i pójść bez jakichkolwiek kontraktów takich. No dobra, teraz mamy tak, bo powiedziałaś inicjacja w Iskonie, która jest tam skomplikowana, bo to nie jest rzecz, którą dostajesz na drugi dzień, jak przyjdziesz, tylko czasami możesz czekać parę lat. I ta inicjacja jest rozłożona na dwa etapy, bo dostajesz najpierw inicjację do Mahamantry, później inicjację do Krishna Mantr. I to są inicjacje, które wpuszczają cię do pewnego kręgu religijnego. A tutaj wcześniej padło słowo inicjacja duchowa. Chciałem wprowadzić ten termin jako coś zupełnie jeszcze odrębnego od tych wcześniej dwóch wymienionych. Dlatego, że ja eksplorując trochę tradycyjne linie Gaudiya Vishnuizmu, z których wyrasta w jakiś tam sposób ISKCON, czy szeroko, szerzej Gaudiya Matsaue, okazuje się, że tam koncepcja jakby inicjacji jest inna i pojawia się koncepcja duchowej inicjacji, która w ISKCONie w ogóle nie występuje, albo a nawet jest stygmatyzowana jako zła. No dokładnie. Więc w ścieżkach tradycyjnych inicjacja duchowa oznacza, że adeptowi zostaje objawiona przez nauczyciela duchowa forma, którą w wyniku swojej praktyki musi urzeczywistnić. I to jest jakby, to jest właściwa praktyka. I ta praktyka jest tą praktyką duchową, czyli wewnętrzną, indywidualną, a nie zbiorową, zewnętrzną w jakiejś tam formule kościoła zorganizowanego.
i o tym na przykład w Disconie nie ma w ogóle ani słowa, a jeżeli pojawiają się jakieś przecieki czy jakieś wzmianki i ktoś próbuje dociekać, to zaraz jest uciszany, żeby w ogóle nie eksplorował tego pola. Więc jest pytanie takie, czy... No właśnie, jak się stało, że myśmy ten most zobaczyli i właściwie to jest spotkanie po drugiej stronie mostu, jakby ktoś pytał. Jak myśmy to zobaczyli? Ja postawiłam na indywidualizację. To jest to, co Kizan teraz powiedział. Czyli, że jakby wyszłam z koncepcji, że ja cały czas muszę być w pewnej formie zbiorowej, która jest dla wszystkich. Tak? No to w którymś momencie poczułam się trochę tak, jakbym była no, właśnie w jakąś takim szczęściu armii. Albo jakieś... No tak, to każdego systemu, tak, który albo cyfruje, albo wkłada w jakieś mundurki. Więc to tak mamy to doświadczenie z różnych innych powodów. Dlaczego mam to powtarzać w religii? Dla mnie religia jest procesem indywidualnym. Zawsze była. Może być pomocne, że jestem w pewnym towarzystwie, tak, w społeczności, że mamy jakieś wspólne formy, natomiast to po prostu zwyczajnie tak zaczęło się dziać, że ja, nie wiem, 10 lat temu przestałam na przykład jeździć na jakieś festiwale nie dlatego, tak, że nie chciało mi się jakby uczcić, powiedzmy sobie, tak, tej intencji czy tej osoby tego dnia, wszystko to robiłam w domu. Ale po prostu zwyczajnie przestałam mieć potrzeby takie socjalizacyjne, społeczne. Chciałam to zrobić po swojemu, na przykład w większym skupieniu, tak? A po prostu te zbiorowe rytuały przestały dla mnie spełniać te moje duchowe potrzeby. Ja mam po prostu inne. I wiesz, to było takie realne zmierzenie się z tym. I ja mam po prostu inne potrzeby duchowe, tak? I mam do nich prawo. Pisa, nie pozwolisz na bycie innym. No można się też winić, albo katować, albo się cały czas wciskać tak, w to, co robią inni. No w którymś momencie mówisz, no dobra, no jestem taka i to jest moje. Inaczej to po prostu praktykuję. Tak? Wolę sobie ciuputko ugotować coś i spędzić na przykład, nie wiem, jakieś święto z dwiema osobami bliskimi. Tak? Także to te aspekty społeczne, które w którymś momencie też, wiesz, tak samo jakby ciążyły jak w chrześcijaństwie, że ludzie po prostu potrzebują się socjalizować, więc używają religii do socjalizacji. Ja miałam to zawsze odwrotnie. Więc jakby to, dopóki społeczność mi służy procesowi wewnętrznemu, no to ja to przyjmuję. Jak to zaczyna blokować, no to mówię pa. I oczywiście to myślę, że bardzo ważna. Bardzo samoświadoma siebie jako jednostki odrębnej od otoczenia już w dość wczesnym wieku. No ja przed Bhakti Jogą myślę, że już byłam dość świadoma. Jeszcze przed Bhakti Jogą, także wiesz, ja... No właśnie, to nie jest tak, że przechodząc do Hare Krishna, prawda, odkryliśmy nagle tutaj naszą samą świadomość, tak, że tutaj cuda. Tylko każdy z nas właściwie był już wcześniej w dość istotnym stopniu samoświadomy. I przejście do zmiana religii i podjęcie tego procesu religijnego. Ja nie wiem, czy to w moim przypadku było świadome. Znaczy, miałem sobie tą hipotezę, czy dogmat o reinkarnacji, że to nie jest jedno życie i że rozwijamy tą świadomość przez życia, no to gdzieś tam kiedyś zacząłem i gdzieś tam do końca idę i na jakimś etapie jestem, ale w moim przypadku ja nie byłbym daleki od powiedzenia, że to było świadome wszystko. Myślę, że to się jakoś wydarzało poza mną z jakiejś głębokiej podświadomości. Gdzieś tam trafiłem, gdzie miałem trafić, ale nie powiedziałbym, żeby to było świadome. A czy umiałbyś określić jakiś punkt teraz tak historycznie patrząc, w którym okej, tutaj się zaczyna moja samoświadomość. Myślę, że jak nauczyciele zaczęli upadać, albo pierwsza taka większa afera była, która dotarła do Polski, to myślę, że to był jakiś przełomowy moment, że coś zaczęło się pojawiać i oni pytania, że coś jest chyba kurczę nie tak. I to był jakiś taki moment poszukiwania odpowiedzi na pytanie, co jest nie tak i dlaczego. Tak, no tutaj jakby doświadczenie zamiatania niewygodnych rzeczy pod dywan, no to każdy ma, jest tylko kwestia, kto jaki ma dywan i jak długo pod dywan zamiata, aż w końcu już nie da się zamiatać dłużej i musi stanąć przed lustrem i stwierdzić, że coś jest nie tak i to tak poważnie nie tak.
No, drugi moment był może jakieś spotkania osób, które były, praktykowały w tej samej tradycji, czy jakieś zmiany były związane z ISKCON-em. To było dla mnie też odkrycie, że w ogóle istnieje coś poza ISKCON-em, bo wcześniej byłem faszerowany informacjami, że poza nami nic nie istnieje, nie? Więc to był jakiś drugi taki moment wow, w którym to pozwoliło eksplorować następne jakieś nieznane wcześniej pola informacji, wiedzy i kontaktu z różnymi osobami, które jakby praktykowały tą samą tradycję, ale w zupełnie inny sposób. Można w pewnym sensie powiedzieć, że to, że ci guru tam upadli, to ci zrobili dobrze. No, można i tak powiedzieć. Czyli Krishna tak chciał. No, wiesz, mówiąc tak, że jeżeli można tak tłumaczyć, nie? Że jeżeli guru upadł i był niewłaściwy, i ty wiesz o tym, że on był niewłaściwy i upadł, no to jednocześnie wiesz, że jaki jest właściwy, nie? Tak? No to nie jestem tak do końca przekonany, że to tak automatycznie to tak się przechodzi. No właśnie. Psychologicznie to czasami ponieważ teraz reprezentuję ten obszar, czasami, żeby dojść do tego, co chcesz, łatwiej jest właśnie od tej strony negacji. Naprawdę. W niektórych przypadkach tak jest, że najpierw musisz określić, czego nie chcesz. No to już po doświadczeniach, żeby zacząć. Doświadczenie się nazywa ten proces, nie? Tak. No tak trochę, no, ale to jest tak, że jak nie chcę tego, nie, doświadczasz czegoś, nie, tego nie chcę, doświadczasz tego nie chcę i dochodzisz do momentu tego, czego chcesz, ale na przód nie wiesz. No ja tu bym chciał tylko dodać, że ten proces negacji, tak jak zażartowałem, że to neti, chociaż to nie, też w pewnym sensie to nie żart, tylko to poważnie, ale odbywa się również na poziomie biologicznym, tak? Czyli doświadczenie Lipeta z 78 roku, w którym odkrył, że mózg, zanim ja wiem, co chcę zrobić i to zrobię, to mózg wie wcześniej. Tak? I tutaj interpretacja jest taka, że kiedy pojawia się świadoma wiedza o wykonaniu jakiejś czynności, ta czynność już z perspektywy ciała i układu nerwowego już jest w trakcie, okay? Świadomość się pojawia jakieś tam pół sekundy i my mamy jakiś tam ułamek sekundy na to, żeby zanegować i zatrzymać ten ruch. I tutaj mamy tą decyzyjność, w pewnym sensie wolną wolę, można powiedzieć, zatrzymania, powiedzenia nie, powiedzenia stop, powiedzenia ja tak nie chcę. I teraz na poziomie, powiedzmy, układu nerwowego, to tam są ułamki sekund, no ale to, co teraz mówimy, jest właściwie tym samym procesem, tylko rozciągniętym na lata, tak? Że po iluś latach mówisz, ale coś jest nie tak i ja tak nie chcę. Możemy wyjść w ogóle właśnie z tej idei, że coś jest nie tak, no bo mi to wiesz, i to tak niewygodnie jestem. No dobrze, po prostu rozwijasz się. Wszystko jest tak, ale idzie inaczej. No to dobrze, to co jest tak. To jest nie tak dla mnie. Na przykład, ale... Dla kogoś innego może być tak, nie? Nie, to jest tylko takie pozytywne podejście do zmian. O to mi chodzi. No właśnie, to teraz dlaczego ta eksploracja pozareligijna? Dlaczego już nie idziesz na tą mszę, tylko jakoś gdzie indziej? Dlaczego już nie idziesz na Janmasztami, na wielki festiwal, tylko już sobie siedzisz w domku, prawda? I masz swój własny, indywidualny proces? Bo najzwyczajniej w świecie doświadczająca jest dla mnie dobra. Tak? I przede wszystkim, wiesz, bo to jest ale tak, jak słuchasz... Postawiałaś swoje dobro jako priorytet. Tak, każdy chce być szczęśliwy, tak? Czy ludzie jakby w samej idei nie idą do religii, żeby być szczęśliwi? No nie, do religii się idzie po to, żeby uszczęśliwiać Boga, a nie ciebie. A, widzisz, no to może ja postawiłam w końcu siebie na równi, a przede wszystkim postawiłam wobec ludzi siebie tak na równi. Ale ja bardzo chciałam nawiązać jeszcze do tego, bo wiecie co, bo to zupełnie jest inaczej, innej perspektywy wygląda to teraz. Ty, Kitanie, powiedziałeś, że no tak, nie do końca byś powiedział, że wtedy byłaś świadoma, a ja powiedziałam, że byłam świadoma. To jest często takie, no wiesz, bo to takie jabłko jest z każdej strony troszkę inne. I ja byłam świadoma jednej rzeczy, bo jakby widzę, znam swoje życie.
od dziecka byłam świadoma, że mnie interesuje Bóg, tak? Więc ja go poszukiwałam i jakby stąd była ta decyzja. Tak samo wcześniej poszukiwałam go w chrześcijaństwie. Więc tego nie żałuję, bo mnie to pokierowało i zawsze ten głos taki wewnętrzny miałam. Natomiast powiem wam szczerze, tak uczciwie, dopiero rok temu, siedząc i pracując ze swoimi przekonaniami, swoją przyszłością, uświadomiłam sobie, że oprócz tej motywacji, która sobie była czysta, tak, z mojej perspektywy, było mnóstwo takich motywacji od rodzinnych, tak, jakichś przekonań, być może też takiego przekornictwa, bo ja miałam doświadczenia z hipokryzją w domu, taką religijną, tak, więc chciałam to jakby inaczej ugryźć. Może dzięki tym doświadczeniom łatwiej ci było dostrzec elementy hipokryzji później? Tak. Pewnie byłam na to już wyczulona. Ale to chcę powiedzieć, bo to było ważne, że wiecie, co sobie uświadomiłam i do tej pory tak jeszcze się temu przyglądam, że ja konstrukt swoich wartości, które cały czas kontynuowane są i jakby których nie rezygnuję i których się trzymam i w ten sposób również jakby czasami właśnie potrzebuję być odważna i powiedzieć, no nie, możecie to robić wszyscy, a nie ja. Te wartości, one powstały przed Bhakti Jogą. To było odkrycie, że ja je nie zbudowałam w Bhakti Jodze, tak? Tylko te takie humanity, takie wiecie, takie człowiecze, tak? Prawdomówność. A jednak z perspektywy po drugiej stronie mostu każdy z nas powie, że warto było. O tak! Ale warto jest. I warto jest. Oczywiście na nasze osobiste teraz już sposoby własne, indywidualne i tak dalej. Natomiast, no właśnie, czyli to wyjście wcale nie musi być negatywne, wcale nie musi być opierać się na tym, że coś jest nie tak. Okay? Nie, to jest... Bo teraz od tego się może zacząć. Potem jest, tak jak powiedziałeś, drugi moment samoświadomości było, o, ale tutaj też jest taka grupa, która właściwie daleko nie odbiega od tego, co ja robię, w co wierzę, praktykuję, dokąd zmierzam i może mi z nimi będzie po drodze. No ja wiesz co, ja to inaczej powiedział, to jest tak, że inną analogię dał, zresztą z życia, jesteś chory na jakąś chorobę i próbujesz i źle się czujesz. Czy jesteś chory na życie, życie boli, chcesz, żeby nie bolało. Pierwsza szlachetna prawda Buddy, tak? Istnieje cierpienie. Druga szlachetna prawda Buddy, że istnieje sposób na wyzwolenie z tego cierpienia, więc nie wiedząc, nie znając tych nauk, intuicyjnie szukasz rozwiązania. I wchodzisz gdzieś, w jakieś miejsce. Zostawmy tego Buddę. Najpierw był joginem, potem to, potem tam, poszukał rozwiązania, ale to nie działa, to jest jak z tą chorobą. Próbujesz leku, nie działa, no to może jakaś dieta, może jakaś zmiana środowiska, może inny lek do skutku. I jeżeli potrzebujesz tego leku i tym lekiem jest, czy nie chcesz się pozbyć cierpienia, czy jakiegoś dyskomfortu, czy pragniesz szczęścia i mówią ci, że to szczęście będzie przez zadowolenie Boga, ale czyli jakby najpierw zadowalasz Boga i w efekcie ty jesteś, odczuwasz przyjemność, szczęście z tej wymiany, jako produkt uboczny tego, że zadowoliłeś Boga i widzisz, że to się nie wydarza i że coś, no to szukasz następnego rozwiązania i eksplorujesz dany zakres, którym się posługujesz, no, czy to medyczny, czy duchowy. Stajesz się, można powiedzieć, człowiekiem małej wiary. Jesteś poszukującym, to jesteś tak, że masz podróż, nie? Jesteś w podróży takiej i po prostu szukasz, pewne rzeczy się spotykają, nie? Wysyłają cię w podróż, musisz tam coś znaleźć i szukasz tego czegoś, nie? Jak w grze komputerowej, musisz znaleźć kluczyk do tego szkatułki i tam jest ta nagroda, no. I szukasz, chodzisz, szukasz tego kluczka. Nie tu, to tam, nie tu, to tam. Jak ci ktoś powie, że ten kluczyk jest w konkretnym zamku, i obleziesz cały zamek, jak go tam nie ma i będziesz tam tydzień, dwa tygodnie po zamku, musisz wejść z tego zamku i szukać drugiego, może... No tak, ale trzymając się tej metafory, to jednak trzeba stwierdzić, że kluczyk służy
do otwierania drzwi, a otwieranie drzwi oznacza przejście z jednego miejsca do drugiego miejsca i w sumie ten kluczyk to jest ci potrzebny tylko na tą chwilę otwarcia drzwi. Więc może tak jak powiedziałaś, wyjdźmy poza, coś jest nie tak, no to przejdźmy teraz, a są różne mosty, tak, na tą drugą stronę. No każdy z nas jednak poszedł trochę innym mostem. Tak jak rozmawiamy i dzielimy się, powiedzmy, tym naszym doświadczeniem, to można stwierdzić, że w sumie to jesteśmy trochę w innych miejscach po tej drugiej stronie mostu, aczkolwiek jesteśmy w stanie rozpoznać, że faktycznie jesteśmy po drugiej stronie mostu. I omawiając to między sobą, możemy pewne rzeczy subiektywne uogólnić, zobiektywizować i stwierdzić, że okej, to jest pewna kategoria doświadczeń. Że to można to przetłumaczyć na inne przejścia. Tak? Czy z wieku nastoletniego do dorosłego, na przykład, jeżeli by porównać religijność, powiedzmy, magiczność przedreligijna do wieku dziecięcego rozwoju ludzkości, a religijność do wieku nastoletniego rozwoju ludzkości, gdzie tak jak powiedziałeś wcześniej, tak, że tam jest ta koncepcja, że do 5 roku życia dziecko pieść, do 15 dyscyplinuj, a potem to już przyjaźń, tak, zostaje nic więcej. Więc może ta religijność, która jest niezbędna w tym okresie rozwoju tak zwanym nastoletnim, tak, gdzie muszą być te zasady, nakazy, struktury, musi być bohater, bo dziecko cię na dzień dobry pyta w wieku 6-7 lat, czy to jest dobre albo czy to jest złe, bo ono potrzebuje bardzo wyraźnych instrukcji, ponieważ nie ma możliwości jeszcze samodzielnie zastanawiać się, ani tym bardziej decydować nad tym, co jest dobre, a co złe. I tutaj pojawia się kapłan, przepraszam, jeszcze dokończę myśl, pojawia się kapłan i przychodzi i mówi tak: no słuchajcie, no ja wiem, że wy tam się tam nie lubicie z tamtymi, z tamtej wioski, ale wiecie, w sumie to oni są tacy trochę podobni do was. Ale jak oni są podobni? No i tam się zaczyna tłumaczenie i potem się stawia kościół w tej wiosce, potem stawia się kościół w tamtej wiosce i mówi, no ale my nie możemy się tu zabijać między tymi wioskami, bo tu jest kościół i tu jest kościół i zaczynamy mieć coś wspólnego, tak? I w pewnym momencie z walk plemiennych dzięki religii coraz więcej ludzi zaczyna żyć, a nie umierać z powodu, prawda, tam bo trzeba kogoś zabić, bo akurat komuś tak się zachciało siekierką rzucić. I jest tego coraz mniej. Oczywiście to się przenosi level up, tak? Czyli na konflikty międzyreligijne. Okay? Ale to już jest dalsza konsekwencja. Natomiast sama kwestia tej religii tutaj, powiedzmy, która jednak dyscyplinuje człowieka w pewien sposób. I powoduje, że osoby, które są z bardzo różnych środowisk, z bardzo różnym IQ, prawda, od zera do, z bardzo różnym majątkiem i tak dalej, nagle są w tej świątyni i śpiewają Hare Krishna i się bawią i tańczą i można powiedzieć, że są ponad podziałami przez tą chwilę, w której faktycznie są w pełni skupieni na intonowaniu Mahamantry Hare Krishna, zapominając o wszystkim innym. I my mamy to doświadczenie. Ja bym powiedział w takim razie, odchodząc od tej metafory, że jest coś nie tak, to bym zmienił jednak chyba po tej chwili rozmowy i podał metaforę z edukacją. To było właściwsze. Jeżeli uczysz się czytać i pisać, na początku uczysz się literek i cyferek. Potem prostych tam 2 plus 2 równa się 4, ale dochodzisz w którymś momencie do, wiesz, całek i jakichś tam skomplikowanych operacji i piszesz wiersze, nie? I to nie jest tak, że jak kończysz szkołę, to stwierdzasz, że coś jest nie tak, tylko rozwijasz swoją wiedzę i swoje umiejętności i swoje poznawanie danego tematu i wchodzisz w następne te. Ja sobie wczoraj słuchałem wykładu mojego obecnego nauczyciela i on ostatnio od paru lat robi wykłady tylko
z Radarasa Danidi Bilapakku Sumanjali i mi się taka przyszła mi taka myśl, że czasami ktoś pyta iskonowy, ktoś z iskonu pyta, czemu nie czytacie książek Prabhupada, nie? W takim podtekście, że no bo to są nam dane książki na następne 10 tysięcy lat i powinniśmy je studiować, no i trzeba je studiować, a wy ich nie studujecie, nie? No i tak jeszcze przyszła taka refleksja, no bo myśmy już je przestudiowali, nie? No bo ileż można siedzieć w pierwszej klasie? Albo w tym zakresie, który tam jest opisany, to jest jakaś skończona ilość informacji, można to przeczytać, znać na wyrywki i umieć wiedzieć, co na której stronie jest i w którym roku co powiedział, co to koło napisał, nie? Ale to jest jakby, są też rzeczy, których on nie zdążył zrobić, bo brakło mu czasu, o które wymieniał, że są, więc w naturalny sposób zaczynasz czytać pisma jego nauczyciela i zaczynasz wchodzić w jakieś zakresy informacji, które w książkach Prabhupada są nieopisane. Lubię, jeśli są opisane, to są... Albo bardzo tylko zmiankowane. Lakonicznie. Lub zmiankowane, lub napisane w taki sposób, że nie każdy je może znaleźć. Tutaj mamy pewien przykład do omówienia, ale to za chwilę. Bo ja bardzo mocno czuję to, co Kirtan powiedział i powiedziałbym tak, że z swojego doświadczenia w którymś momencie realnie poczułam, że jakby sama świadomość społeczna po 30 latach sprzedawania książek Prabhupada jest już wyższa niż na przykład książka o reinkarnacji, tak? Bo o reinkarnacji teraz już w każdym filmie współczesnym jest praktycznie powiedziane. A my ciągle sprzedajemy tą małą książeczkę o reinkarnacji, tak? Jakbyśmy sami nie potrafili dać ludziom głębszej wiedzy, tak? I teraz wiesz co, ja bym powiedziała tak, że to całe napięcie, bo mnie to trochę rozbawia, jak mówisz, no ileż można czytać. Myślę, że problem polega na tym, co też rozumiem, że nauczyciel na przykład mówi ci, czy uczysz się czegoś, tak samo działa każdy proces rozwoju, do momentu, kiedy nie zrealizujesz. Problem polega na tym, że my mamy za dużo wiedzy, a nie mamy tego doświadczenia, więc no ileż można? No można, może życie, wiesz, może pięć, tak? Jeżeli ktoś nie przechodzi wiesz, z tego teorii, to wiesz w głowę, tak? Tak. A jeszcze, no, jeszcze chciałam powiedzieć coś bardzo ważnego. To powiedziałeś o tym kirtanie. I wiesz co, tak, i tam trzeba być obecnym, a obecność oznacza świadomość. Więc wiecie co, ja po prostu zeznam jak eureka, że dla mnie religia teraz jest samoświadomość, jest narzędziem, jest pewną piękną formą, tak, bo tam jest etyka, jest mnóstwo rzeczy, może być kulturą cudowną, ale bez świadomości, samoświadomości każdego, to będzie tylko właśnie ten pusty płaszcz. I zwróćcie uwagę, bo ja teraz zacznę prosto z teologii i z naszego też, bo to się odnosi do relacji. Ja akurat teraz właśnie badam te obszary, czyli tego napięcia między świadomością a religią. W bhakti jodze mamy koncepcję trzech poziomów świadomości bhakti. Jest kaniszta, madhyama, adhikara, tak? Znamy to. Kaniszta, madhyama, uttama, tak? Uttama, przepraszam. I teraz to jest genialne teraz to obserwować, że my to zawsze jakby mówiliśmy w kontekście po prostu jakby świadomości bhakti, ale gdybyśmy wzięli to jako pakiet po prostu świadomości osoby, która jakby, może inaczej, każda osoba będąc na różnym poziomie, to jest koncepcja bhakti-vinoda akurat, znacie to. Ona wchodząc w religię będzie budować zupełnie inną jakość tej religii. Tak? Czy nieważne, czy wtedy jesteś katolikiem, muzułmaninem, czy bhakti joginem. Bhakti-vinoda Thakura zwrócił na to uwagę, że to jest ten podział jakby poziomów, a nie dzielisz ludzi ze względu na religię, tylko na poziomie świadomości. I to czyni zupełnie inną jakość w każdej tradycji religijnej. I wiesz, ja to tak jakby na nowo teraz zobaczyłam. Że kaniszta zupełnie inaczej doświadcza religii niż Uttama. Kompletnie. Czy jest taki, jest jeszcze ten podział, ja kiedyś to gdzieś znalazłem i podawałem ten przykład, że religie są jak palce jednej ręki i każdy palec to jest jedna z głównych religii. No i mamy buddyzm, chrześcijaństwo, hinduizm, islam i reszta. I teraz co ma wspólnego buddysta z chrześcijaninem? No jest kompletnie
odwrotny w ogóle system wartości, oni są naprzeciwległych. Włącznie z tym, że przecież buddyzm nie koniecznie jest tą religią. No nie, dobra, nie koniecznie ale to, jest na tych palcach. Jest, no i jest to, jeżeli graficznie, czyli jedno z naprzeciwległych biegunach, ale jeżeli wejdziesz w głębie i staniesz się doświadczającym, urzeczywistnionym, czy to tu, czy tu, i wejdziesz do środka dłoni i staniesz się mistykiem przez duże M, no to oni się dogadają. Ale fanatyczny buddysta z fanatycznym chrześcijaninem nie ma takiej możliwości. I była taka anegdota, jak po Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku podróżował Inayat Khan bodajże i jakiś lama buddyjski, nie pamiętam imienia. I kiedy się spotkali w Nowym Jorku, już wszyscy mówili, o, będzie kurde debata, nie? Po prostu buddysta z mistrzem w sufi, o, będzie debata, nie? Trzeba to słuchać. No i spotkali się, nie? I jeden tak popatrzył, ten mistrz sufi popatrzył na lamę i mówi tak, widzę sufizm w tobie. A buddysta popatrzył na mistrza sufi i mówi, widzę buddyzm w tobie. I to był koniec debaty. Ja mogę ze swojego pola, czy wiecie, że jeździłam do klasztoru benedyktynów? Tak, był taki wątek. No to tylko tyle powiem, że przez ten, to było 5 lat, tak, co miesięcznych wizyt, bardzo, bardzo wzbogacało to moje życie. No był taki początek właśnie indywidualizacji, powiedziałabym, i sobie czerpałam. No i tam byli mnisi, tak, benedyktyni plus mnisi zen. Ale co było ciekawe, że za każdym razem jak baktów informowałam, czy rozmawialiśmy na ten temat, to baktowie zawsze takim, co wy tam robicie, to dyskutujecie? A ja tak patrzę, nie, z bratem Maksymilianem to my garki zmywamy, tak? Żadnych dyskusji. I wszyscy się tak, jakby wiecie, nie rozumieli, no jaka w takim razie moja misja tam tak leży. No przecież powinna przekonywać mnichów do bhakti jogi. A wiesz o tym, że ojciec Maksymilian chodził do ośrodka w Będzinie ze swoich młodych czasów? Oczywiście, że wiem. To rozmawialiśmy. A teraz aktualnie mogę wam powiedzieć, że jeden, ponieważ on został po ojcu Berezie tym jakby przeorem i kontynuuje dialog interreligijny. No nie będę mówić tutaj o sobie, ale ma kilku wielbicieli, bo tak słucha regularnie teraz jego mów. Znaczy przychodzi tam do niego, tak? Nie, bo on teraz się, jakby te wykłady tak jak zawsze mogą być też online, więc można sobie tam gdzieś w internecie złapać. Więc wiecie, to tak sobie wraca. Jak ktoś ma doświadczenie... No w sumie co, każdy z nas czytał Antony de Mello, prawda? Tak, Paulo Coelho, można powiedzieć popkulturę duchowości pozareligijnej, tak? Już... No coś tam jest. No. Więc to są... I teraz ja bym chciał przejść jeszcze do jednej rzeczy, a mianowicie pojawiają się obecnie w social mediach zachęcenia bądź wolnym człowiekiem. Myśl niezależnie, włącz telewizję, myśl sam. No właśnie, tak. Jakby, żeby nie skręcając tam za bardzo w tamtym kierunku szczegółów tej całej, powiedzmy, tej debaty, ja bym chciał jakby tutaj usłyszeć wasze zdanie na temat tego momentu od wolności, w którym tylko samo świadoma osoba podejmujesz tą decyzję oficjalnego swojego własnego wyjścia z religii i przyjmujesz tą tożsamość pozareligijną, zaczynasz ją sobie kształtować, tam każdy z nas w jakiś tam swój indywidualny sposób, tak psychologicznie się to tam proces indywiduacji nazywa. Natomiast okej, powiedz, bo uciekła mi myśl teraz. Słyszałam. Bo jak zadałeś pytanie, to tak... Ale jakie pytanie jest? No właśnie... Kiedy ten moment wolności się... Jak się do tego odnosi, czy kiedy się to pojawiło? Kiedy się to pojawiło? Dobrze, to wracając do tych memów, dobrze, już sobie przypomniałem, dziękuję. Moja Dehekawi, coś się nazywa, to jest inna historia. Jeżeli ja ci powiem, słuchaj, Rati, ty jesteś wolnym człowiekiem. A ty do mnie mówisz, no nie wiem,
W czym rzecz? O co ci chodzi, tak? Wiesz, to jest tak, jak z dzieckiem masz dziecko. A ktoś powie tak? Słuchaj, to jest tak, jak masz dziecko i dziecko jest powiedziane, jest, że jak masz 18 lat, jesteś pełnoprawnym obywatelem, a wcześniej jesteś niepełnoprawny, bo ktoś się tobą opiekuje. I teraz, co to znaczy pełnoprawny? Czyli masz wolność, ale możesz robić, co chcesz, ale również ponosisz konsekwencje tych czynów, a nie ktoś inny. Dlatego, że twoja świadomość jest już na takim etapie, że możesz ponosić decyzje i ponosić ich konsekwencje, jakiekolwiek by one nie były. I teraz, co oznacza wolność? Jeżeli jesteś w instytucji religijnej i podlegasz ślepo strukturze, to odpowiedzialność i konsekwencja jest dana na tą strukturę, a nie na ciebie. Jeżeli stajesz się wolny, to wyłamujesz się i wtedy ponosisz wszystkie konsekwencje tych decyzji. Może się okazać, że również błędnych. I to nie jest tak, że jak wiesz, wypisujesz się, mówiąc metaforycznie, z iskonu i składasz akt apostazji i coś tam, i stajesz się wolnym człowiekiem i uwalniasz się od guru i składasz, a to, wypisujesz... A tak przy okazji to chyba jestem jedynym, który zrobił apostazję. Nie, nie jesteś. Znasz parę osób. Tak? Którzy zostali zwolnieni przez guru ze ślubów inicjacyjnych? Też z takich, ale takich, co znasz, też takich, którzy wypowiedzieli jakby lojalność czy uczestnictwo w instytucji, ale nie wypowiedziały na przykład lojalności względem guru. No dobra, ale wtedy ty ponosisz konsekwencje swoich wolności. Czy to jest łatwiejsze? Nie, chyba jest trudniejsze, ale bardziej pozwala mocniej doświadczać. Czy nie zrobiłbyś teraz komuś coś takiego, słuchaj, 20-latku, prawda, czy tam whatever, jesteś wolnym człowiekiem, teraz nie musisz procesu religijnego tutaj żadnego, tylko po prostu duchowość i obecne 20-latki to jest w ogóle nie zainteresowanie są ani religijnością, ani duchowością, a tym bardziej religijnością, więc jakby nie mamy tego problemu. Okay. Przynajmniej w Polsce, nie? W dzisiejszej sytuacji. Pytanie tutaj, no dobra. Wiesz co, dla mnie wolność, tak jak powiedział Kirtan, nierozłącznie łączy się z odpowiedzialnością. Więc nie zrobiłabym tego, bo uważam, że do odpowiedzialności, czyli do wolności, każdy musi dojrzeć. I ja dokładnie pamiętam ten moment kilka lat temu, kiedy ja, bo wiecie, dla mnie doświadczenie to jest poczucie, tak? To jest integracja tego, co mam w głowie, z uczuciem. Dokładnie pamiętam moment, kiedy usiadłam, pomyślałam sobie tak, nawet jeżeli popełnię błąd, tak, to biorę to na siebie, bo chcę od tej pory stanowić o sobie. I wolę sama za to odpowiadać, niż żeby ktoś odpowiadał za to. Więc to była taka to było takie zero-jedynkowe, że po prostu już nie. Chcę to wziąć na siebie. Czyli wtedy dojrzałam, można powiedzieć, tak, w taki sposób. Ale chcę jeszcze powiedzieć, że nawet nie wiem, czy bym powiedziała, że ja wyszłam z religii, bo ja po prostu się tym nie zajmuję. Ktoś patrząc na to z zewnątrz będzie mnie widział jako osobę religijną. Ktoś inny wybaczy z innej strony, powie, o, ona tam trochę sobie tak przykombinowała, może praktykuje inaczej, tak? Rozumiesz, to jakby jest poza moim zakresem zainteresowania. To, co czuję, że służy mi, to czynię, tak? A to, co nie jest moje, to tego nie czynię. I tyle. Natomiast nie wydawam dziecka z kąpielą. Jest jeszcze jedna kwestia bycia wolnym i podległym jakimś tam strukturom czy osobom. Bo niby to cię zwalnia z odpowiedzialności, ale jaką masz pewność, że te osoby nie popełniają błędów, w których ty konsekwencje możesz ponieść? I tutaj to ci nie ominie. Takie ryzyko. Bo podajesz się instytucji, ona coś tam mówi i ty to wykonujesz, nie bierzesz tego konsekwencji, ale może oni się źle prowadzą. Bo oni popełniają błędy i w oparciu o te błędy tobą kierują. No właśnie, teraz tak chciałbym pewną osobistą perspektywę dla rozluźnienia atmosfery wrzucić, a mianowicie tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy wszyscy grudzień 72, więc mamy 48 i powiem wam szczerze, że jak miał 20 lat, to ktoś, kto miał 48, to był strasznie jakiś taki stary.
Śmiejemy się, co? I że on wszystko wie. No, zgadzam się z tym, że... Nauczyciele wtedy, wtedy jak przyjeżdżali, to mniej więcej tyle mieli, nie? No właśnie, czyli powiedzmy, że Ratino, nasz guru, miał 40 latach mniej więcej, tak jak nas inicjował, więc tak sobie pomyślę teraz o tym. Mogę tak bardzo humorystycznie. Wiesz, dlaczego lubię się rozwijać? Jestem fanką chyba tego. Codziennie coś zmieniam. Bo to utrzymuje mnie w pokorze. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Oj tam. Naprawdę. Zawsze czujesz się na początku. A nie, to wiesz, bo to jest to chińskie przysłowie, że najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku, a ten krok jest dziś, więc wiesz, wszystko ale wiesz, przed tobą. To jest też kwestia tego, gdzie ja bym usiadła na jakimś krześle, jak ja za chwilę to krzesło zmieniam, rozumiesz, i publikę. Ja teraz, oczywiście to żartuję, ale sprowadzając to na ziemię, oczywiście ktoś mój, usłyszałam to wiele razy w swoim życiu, co to za odpowiedzialna osoba, tak? I potrafi wziąć odpowiedzialności za innych ludzi. No bo rozumiemy, że jak przyjmujesz pewną odpowiedzialność, pozycję, tak? No to bierzesz odpowiedzialność. No ja z tego zrezygnowałam świadomie. Nie chcę brać odpowiedzialności za inne osoby. Chcę wziąć odpowiedzialność za siebie porządnie. Dokładnie. Po prostu trzeba wziąć odpowiedzialność za siebie porządnie. Face the music, etc., etc. Dziękujemy. A poczekaj, jeszcze zanim skończymy, bo żeby nie zostawiać ewentualnych słuchaczy z niedosytem, chciałeś o swoim wglądzie w powiedzmy, książce. Że to będzie homework, tak? Czyli ja obecnie już funkcjonuję jako Matt Oktarin i również tak mnie można znaleźć na Facebooku, jak również w systemie prawnym, tak? W paszporcie. W związku z czym, tam jest taki mój opis, że po pierwsze to ja jestem nauczycielem. No to jak tak na nauczyciela przystało, praca domowa. Mhm. Lektora instrukcji. Werset piąty. Już nie pamiętam, który to jest werset. To jest rola automatykali, żeby pamiętać te wszystkie wersety. Ja automatykari nie jestem. W każdym bądź razie, czytając sobie nektarą instrukcji, można natknąć się na opis tego właśnie, kim jest Kanishta, kim jest Madhyama, kim jest Uttama. To jest w komentarzu do, powiedzmy, tam któregoś wersetu. I Prabhupada podaje dwa opisy w tym znaczeniu, które coś pokazują. Pokazują pewną drogę do mostu. No właśnie, tutaj niech każdy sobie znajdzie swoją własną metaforę, jeżeli znajdzie to, co tam jest napisane. Jest do znalezienia. Ale tylko będąc po drugiej stronie mostu możesz zauważyć tą wskazówkę. I to jest też moja refleksja, że opowiadałeś, jak mi to pokazywałeś. Nie, kiedyś. Ponieważ kiedy ja zauważyłem tą wskazówkę, nie byłem po drugiej stronie mostu. Ale poszedłeś z tą wskazówką do kilku nauczycieli z potwierdzeniem i każdy ci to zanegował. Natomiast jak mi to powiedziałeś, to dla mnie było oczywiste, że to jest wskazówka. No i twój nauczyciel również potwierdził, że... Również potwierdził. Że tak jest. No w każdym bądź razie można tam coś znaleźć. No każdy znajdzie oczywiście to, co tam każdy znajdzie. Jeżeli w ogóle będzie szukać. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Czyli co, kończymy. Dziękuję. Co? Dziękuję również. Też miałam jeszcze na myśli. Tak, ktoś to ostatni. Wiecie, coś ważnego miałam. Coś ważnego. No dobrze. Zanim wyłączę, no to dawaj. Teraz PS, to się nazywa postscriptum. No ale właśnie, czekaj, o czym mówiłaś teraz? No. Ja mówiłem... Że ktoś zobaczy wskazówkę. Ktoś zobaczyć wskazówkę. Nie, to się nazywa... To ma jakąś swoją nazwę. Wcześniejsze... Te wcześniejsze w sercu duchowe twoje. Nie. Te, chodzi o te wrażenia w sercu. Tak, ale te duchowe. Wiem. Dotarło do mnie też to nawiązanie do wcześniejszego, że
W chwili, kiedy mówię o indywidualizacji, to może to tak brzmieć trochę jako, wiecie, taka totalna anarchia, tak? Że mamy tutaj podane od nauczycieli pewne wskazówki w dobrej wierze i tak dalej, no tutaj ktoś po prostu sobie tak wybiera, co tam chce. Więc to jest takie trochę aroganckie, ale ja na to patrzę trochę z innej perspektywy, że to i tak jakby jest nieuniknione w procesie indywidualnym, ponieważ możemy zapierać się rękami i nogami, ale i tak każdy z nas weźmie tyle, ile może i ile chce ostatecznie. Że nawet jak ktoś będzie chciał nam dać coś bardzo dobrego, tak, ale poprzez wciskanie, no to po prostu metoda nie działa. Więc myślę sobie, że najwięcej odwagi w moim procesie indywidualizacji wymagało zmierzenie się z tą kwestią. Że ja mogę świadomie wybrać to, co jest. Tak, nie muszę ulegać presji. Nawet jeżeli rozumiem, że ktoś bardzo chce mi dać coś dobrego, to nadal jest to presja. Jest. Tak? To prawda. Jakieś postscriptum jeszcze od ciebie? Nie, myślę, że to. Okej. Okay. Także daj się radę. Dziękuję za wysłuchanie 45. odcinka podcastu Lotos Twojego Serca. Moje podcasty znajdziesz na stronie podcastu lotostwojegoserca.pl lub mojej stronie internetowej krishnakirtan.in. Znajdziesz tam również linki do subskrypcji poprzez wszystkie najpopularniejsze platformy. Ostatnio uruchomiłem newsletter, który znajdziesz na stronie krishnakirtan.in. Zapisując się na niego otrzymasz darmowego e-booka o podstawach medytacji, a także najnowsze wpisy z blogu oraz materiały tu niedostępne. Jeśli zostawisz mi recenzję lub komentarz, będzie mi również bardzo miło. Mówił do ciebie Krishnakirtan, Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.